się bardzo cieszę, że Lechia zatrudniła takiego trenera, który ma podobną filozofię gry do mojej, który gra ofensywną piłkę, który chce grać w piłkę, który w przeszłości również pracował w Austrii, w Hamburgerze, w Tottenhamie. Czytałem nawet jego artykuły w miesięczniku Fußball Training, wydawanym przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej. Z tego, co wiem, wprowadził więcej luzu, dał zawodnikom więcej swobody na boisku i to mi się bardzo podoba. Dlatego uważam, że mecz będzie z obydwóch stron ofensywny i stworzymy piękne widowisko. Ja się nigdy nie chciałbym nastawiać, kto jest w Lechii dobry czy zły. Jak przed każdym przeciwnikiem respekt i szacunek, ale cieszę się, że będzie dobre widowisko. Gramy dobrą piłkę, nasze mecze są bardzo ciekawe i myślę, że ta passa tych indywidualnych błędów się skończy i zaczniemy wygrywać. A jak zaczniemy wygrywać, to będzie dobre miejsce w tabeli. Myślę, że swoją grą jeszcze pokażemy, że stać nas na wysokie zwycięstwa w tych rozgrywkach. Bramki nie padały po złej grze w defensywie. Bramki, które straciliśmy we wszystkich meczach, padały po indywidualnych błędach naszych zawodników. Jeszcze raz panu powtórzę. Po indywidualnych błędach naszych zawodników. Także gra w obronie nie jest zła. Wyeliminować trzeba indywidualne błędy.